Witam was, moi kochani, serdecznie na kanale Klaudia ma bipolara. Więc tak, dzisiaj coś dla fanów Harry'ego Pottera, ponieważ obiecałam, a ja nie powiem, że obietnic dotrzymuję, bo miałam tutaj kilka i nie dotrzymałam z powodów różnych. Ale dzisiaj otworzymy sobie Bellatrix, ponieważ kocham tą wariatkę. Poza tym to nie jest jedyna lalka naszej Helenki, którą sobie otworzymy, ponieważ tam się kręci jakiś specjalik. I będzie Johnny Depp. Kocham go. O mój Boże. Johnny Depp jest taki sweetheart. Takie małe serduszko z niego. Harry Potter. The boy who lives come to die. A byli gliby! Ale zaczynając, otwórzmy ją sobie. Nie jest to pierwsza lalka, ponieważ ta seria już tam sobie trochę krąży. Tu możecie zobaczyć, jak wygląda pudełko. Jest proste, nie zaszaleli. Z drugiej strony prezentuje się w ten sposób. Mamy tutaj opis naszej dziuby. Mamy Harry'ego, Hermione i Syriusza. Syriusz wam gdzieś tutaj pyknie. To jest mega chtowa, ale nie kupiłam jego lalki ze względu na to, że on nie ma włosów, tylko ma taki włos jak u Polly Pocket. Że wiecie, to jest taki jeden plastikowy mold na twarzy, na głowie. Więc uznałam, że go sobie darujemy. Chyba, że bardzo wam się spodoba ten odcinek, to go kupię, ale w ogóle też bardzo mi się podoba, że Mattel tutaj trochę popłynął i tak zrobił jakąś taką inną mordę tej naszej laleczce. Wiecie, ten cały mold głowy jest zupełnie inny i są te charakterystyczne policzki naszej Helenki. Ale ma pikselozę na ryju. To jest pikseloza, ale wydaje mi się, że to nie jest jeszcze tak ostra pikseloza jak u Barbie Extra, szczególnie tej pierwszej blondyny. Nie przedłużając, otwórzmy ją sobie. Chociaż ja wam muszę powiedzieć, że biednie ta lalka wygląda, tak biedacko trochę. Wszystko odeszło bardzo ładnie. No i co, babo? Nie pachnie bardzo dobrze. No czas na jakieś tykańsko. Ej, ale włosy to ma super. Takie takie bouncy, takie, ale bardzo mięciutkie są. Fajne, takie jak się te loczki tak tyka, to są takie smooth. Co to? Ona, nie zauważyłam tego wcześniej, ona ma taką poszewkę na różdżkę, tak jak się ma tą pochwę na miecz. W ogóle teraz wyszła nowa lalek Rainbow High i mam nadzieję, że uda mi się jedną kupić, bo to jest lalka z bielactwem i ona ma takie małe serduszko na czole. Czy ty się patrzysz na mnie? Czy ty się patrzysz na mnie? Już mi powoli zaczyna odbijać w tym domu. Nogi latają. Nowiutka lalka, już jej nogi latają. Słabo. Ale muszę wam powiedzieć, że jestem zaskoczona. Jest dość przyjemny materiał. W ogóle jakoś się tak dobrze prezentuje. Wow. Ale włosy są takie fajne. W ogóle to będzie super lalka na różne kustomy z różnych filmów Tima Burtona. Totalnie. Tam, gdzie grała Helenka, można pięknego takiego customa zrobić. No dobra, to zobaczymy, co jest bliska. Zacznijmy sobie od buzi. Zobaczcie, przyjrzyjcie się. No jest masakra. Pikseloza niesamowita. Usta to jest kropka na kropce. No nie wyszła im ta buzia w żadnym wypadku, ale sam mold głowy jest przepiękny. Zobaczcie na te kości policzkowe, jak ta cała twarz się pięknie odznacza. No cudo. Czemu Mattel nie uczy się naprintowywać twarzy? Czemu? Włosy to są takie malusieńkie sprężynki i są bardzo fluffy, są bardzo miękkie i super po prostu, no ekstra się prezentują, tyle. Tutaj oczywiście mamy to ikoniczne, siwe, białe pasemko. Naszyjnik z czaszką ptaka, coś takiego. Kiecka jest złożona w ogóle z różnego rodzaju materiału. To beżowe coś ma imitować skórę, ponieważ tutaj mają być przerwy w sukience. Wiecie, to ma być taka cienka nitka, która to wszystko trzyma, ale Mattelowi nie chciało się tego zrobić, więc mamy imitację skóry po prostu tutaj. Po drugiej stronie dokładnie to samo. Co do artykulacji, artykulacja jest tutaj. Tutaj wszystko się ładnie zgina i jest też w nadgarstku, więc lalka naprawdę na propsie. Co do gorsetu, jest z takiej delikatnej ala skórki i wszystkie takie stitchy, wszystkie szwy są narysowane. Mogli się bardziej postarać, ale okej. Sama kiecka
No, jest dość przyjemna w dotyku, bo jest bardzo śliska. To jest prawdopodobnie 100% poliester. Tu jest lekka, przeźroczysta falbanka. Pod spodem mamy falbankę z wzorkiem i to są takie zawijaski. I tutaj mega uroczy dodatek, ponieważ to jest taki trzymak na różdżkę. Sama różdżka prezentuje się w ten sposób, nic nadzwyczajnego. Fajnie, że tutaj ma takie delikatne detaliki, ale moim zdaniem mogliby to włożyć w strój albo w twarz lalki, zamiast pykać jakieś rzeczy na różdżce. Nie wiem, Mattel, you can do better. Artykulacja w nogach jest to udo, kolano i z kostką nic się nie dzieje. Więc tak czy tak jest na plus. Buciksy są mega śmieszne, więc pewnie zachowam je sobie do lalki, która ma przyjść, o której mówiłam Wam na początku filmu. No i mi się w ogóle wydaje, że ten film nie będzie jakiś ekstra długi, bo nawet ja nie mam takiego gadanego, żeby przedłużać ten film nieskończoność i mówić, jaka ta lalka jest wspaniała. Więc no. Lalka jest ogólnie fajna, ale wydaje mi się, że Mattel zaprzepaścił bardzo fajny potencjał w nich. Naprawdę, kurde. Mogło być naprawdę coś cudownego i Mattel znowu sobie strzela w kolano, ale jak zauważyłam, bardzo to lubi. Najwidoczniej, nie wiem, kupił skrzynkę mechanicznych kolan i sobie teraz wszczepia za każdym razem, jak sobie je wystrzeliwuje. Au. Coś śmierdzi plastikiem. To ten mój? O. No ten mój. Ogólnie Helenka jest, znaczy Bellatrix, dobra, bo Helenka to jest jej takie normalne ludzkie imię. Ale muszę powiedzieć, że ogólnie z daleka prezentuje się naprawdę spoko. To jest takie, ja nie mogę dać tej lalce więcej niż 7 na 10. Sorry, ale uszkodzenia w kwestii tego pikselozy na twarzy, w ogóle to, że nie ma właśnie za dużej ilości rzeczy, że ta skóra tutaj to nie są nitki, tylko to jest imitacja skóry na materiale. Nie wiem, Mattel naprawdę mogliby się postarać. Ale włosy, mega plus, różdżka, mega plus. Buciki są super, w ogóle artykulacja w tej lalce jest jakaś taka, taka. I twarz, no twarz, taka jest. Mold tej główki, no jest przepiękny po prostu. Więc jeżeli zajmujecie się customami, jeżeli chcecie ją sobie tak kupić dla siebie, to polecam. Szczególnie teraz, jakby były gdzieś na promocjach, bierzcie, są naprawdę spoko. Ale płakuwa trochę. No właśnie, ona nawet też mordę przekrzywiła. Więc moi kochani, lovki, kiski, foreverki, do zobaczenia w następnym odcinku. Mua! Pa! Zobacz, co nam po tym, po ogródku biega. Nie, no tam odbiory są, wszystko. Co ja mam z tym zrobić? Dobra. Choć mój dzień na regenerację, mam spalony ryj słońcem. U nas na podwórku jest malusieńka kuna. Nie widzę nigdzie rodziców, ale dzwoniłam na patrol leśny. Powiedzieli, że wziąć ją w rękawiczki i gdzieś wynieść do lasu. Więc tak robimy. Małe kuniątko. No dobra, czekaj, kazali wziąć grube rękawice. Ja się boję, ale ona nie boi się ludzi. Niech ona jak się odwróci, to uciekamy. Bo może te frytki nie chcą podejść, bo one się boją nas. Dobra, kuna sobie poszła w tamtą stronę, gdzieś jakoś pobiegła i w sumie tyle, może usłyszała swoją starą. Dobra, widzimy, że kuna nie została na naszym podwórku, tylko poszła gdzieś i zamiast pójść w las, podchodzi pod samochody, trzeba ją zabrać. Światło. Znajdzie się stara. A jak się nie znajdzie, to co? No nie mam pojęcia, kazali nam ją do lasu wygonić. To znajdziemy jej dom. Ta, strom.
podchodź mi pod nogi. Chodź, 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 chodź. Chodź. Ale nie, ty ze mną nie, ja nie, ty nie. Wraca. No. Może się przyzwyczaiła do nas. Tak, możemy powiedzieć, że Łódź ma w dupie wszystkich i wszystko, ponieważ mieszkam na granicy z Aleksandrowem i uznali, że tak, to jest już Aleksandrów, więc nie przyjadą po tą Kunę. A ja nie mam samochodu, żeby zawieźć ją na drugi koniec Łodzi, więc sytuacja nadal się toczy, Kuna jest u nas na podwórku. Powiedzieli, że kogoś wyślą, ale czy na pewno wyślą, to jest, no czekamy. Sprawa rozwija się w ten sposób, że powiedzieli, że mamy jeszcze chwilę poczekać do wieczora, no bo ona cały czas tutaj jest i nikt po nią nie przyjechał. Mam jeszcze update z rana, czy przyjdzie po nią matka, jak nie, to sąsiad powiedział, że zawiezie mnie i Kunę do rezerwatu, żeby ją tam oddać, więc... Ogólnie co do wczorajszego incydentu z Kuną, sprawa wygląda tak, że dzwoniliśmy na Straż Miejską, na Animal Patrol, do schronisk, do leśnictwa i w sumie wszyscy powiedzieli, że mają to w dupie i po nią nie przyjadą. Zadzwoniliśmy jeszcze do jednego leśniczego, który zajmuje się zwierzętami. Powiedział, żebyśmy tą Kunę zostawiły w spokoju, jeżeli u nas schowała się w doniczkach i zaczeka się, aż przyjdzie po nią matka w nocy. Dzisiaj, jest dzisiaj, Kuny nie ma, miejmy nadzieję, że wróciła do domu z matką, ponieważ kiedyś mówiłam o opuszczonym domu dziecka tutaj. A w tamtym roku widziałam, jak Kuny sobie biegały wokół tego, więc miejmy nadzieję, że wróciły tam bezpiecznie.